Ustalanie granic naszej miłości. Miłość to bez wątpienia najpotężniejsza siła na naszej planecie, a nawet we wszechświecie. Mimo to wciąż i zawsze, zbyt często, ludzie szukają okazji, aby wyznaczać granice swojej miłości. Są w tej dziedzinie skąpcami. W poprzednich rozdziałach rozmawialiśmy na temat ustalania granic. Zastanawiam się, jakie granice o ile w ogóle powinniśmy ustanawiać w kwestii miłości do innych ludzi. Wszystko, co posiadamy, mamy w ograniczonym zakresie. Nasze pieniądze, nasze dobra, nasze siły, a nawet nasz czas. Oczywiście, zawsze możemy pracować ciężej, aby zarabiać więcej pieniędzy. Czasem ludzie są ubłogosławieni posiadaniem większego bogactwa. Mam na myśli naprawdę bogatych ludzi spoza mojej ligi. Ale nawet oni mają ograniczone zasoby, niezależnie od tego, że są one odrobinę większe od moich. Tak więc wszystko podlega ograniczeniom. To naturalna kolej rzeczy, z wyjątkiem jednej rzeczy. Ta jest nieograniczona, a przynajmniej taka powinna być, jeśli zdecydujemy się na to, jeśli pozwolimy jej taką być. Jest nią miłość. Chłopak spotyka dziewczynę, zakochują się w sobie, a następnie pobierają. Na świat przychodzi dziecko. Oboje kochają je w sposób, który nie osłabia ich wzajemnej miłości, a przynajmniej nie musi tego robić, jeśli sami nie zechcą. Mają teraz nieco mniej czasu, który mogliby spędzić razem, mniej niż mieli wcześniej, ale wciąż kochają się nawzajem równie mocno. A jednocześnie kochają swoje dziecko tak, że brakuje im słów, by to wyrazić. Rodzi się drugie dziecko, a potem trzecie, a czasem również i czwarte. Mam drogich mi przyjaciół, którzy mieszkają w Lincoln w stanie Nebraska. I wychowują dziesięcioro dzieci. Dodaj do tego rodziców, i jak to mówimy w Australii, masz drużynę do krykieta, a nie rodzinę. Ale nawet mając tyle dzieci, Mark i Preses kochają siebie nawzajem i wszystkie swoje dzieci. Wydaje się, że to więcej niż trzeba. Jednak moim zdaniem, jedyna sytuacja, kiedy nasza miłość się wyczerpuje, to ta, kiedy się przed nią powstrzymujemy, kiedy postanawiamy, że zamkniemy na nią serce. Z drugiej strony, Bóg stworzył nas ze zdolnością do miłości, która jest nielimitowana. Czy kiedyś myślałeś o tym w ten sposób? A jednak to prawda. Obecnie ludzie są czasem emocjonalnie wyniszczeni. Może stało się tak ze sprawą odrzucenia, jakiego doznali, a może w wyniku tego, że padli ofiarą molestowania lub z jakiegoś jeszcze innego powodu. Ale wciąż i wciąż widzę to, że kiedy doświadczają uzdrawiającej miłości Jezusa, ich zdolność do kochania bez ograniczeń powraca. Kiedy się nad tym zastanowić, zaczyna to nabierać sensu. Każdy z nas, każdy mężczyzna, każda kobieta i każde dziecko zostaliśmy stworzeni na obraz Boga. Jest to Bóg, który kocha miłością bezgraniczną. Jezus pewnego razu powiedział swoim uczniom: w większej miłości. Nikt nie ma nad tym, gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. A zatem, kiedy Jezus był na ziemi, oddał swoje życie za ciebie i za mnie, a także za każdego innego człowieka, który uwierzy w Niego. Nie ma większej miłości niż taka, kiedy kto swoje życie oddaje za swoich przyjaciół. Oto masz więc ostateczną definicję miłości. Bóg jest miłością i jest to właśnie taki rodzaj, o którym mówił Jezus. Taki rodzaj miłości, jaką Jezus żył. I z jakiej umarł za nas na krzyżu. To miłość bez granic, miłość nieskończona, taka, która nie zatrzymuje niczego dla siebie, taka, która jest gotowa cierpieć w sposób niepojęty, miłość, która gotowa jest drugiemu oddać wszystko, nawet własne życie. Innymi słowy, Bóg nie stawia własnej miłości absolutnie żadnych granic. Ze względu na nas staje się całkowicie bezbronny tego dnia, kiedy Jezus poniósł nasze grzechy na krzyż, Trójca, Ojciec, Syn i Duch Święty została rozdarta. Dlaczego tak się stało? Twój grzech, mój grzech, one to sprawiły. Od szóstej godziny do godziny dziewiątej ciemność zaległa całą ziemię. A około dziewiątej godziny zawołał Jezus donośnym głosem, Eli, Eli, lama sabachtani, co znaczy, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy zaś z tych, co tam stali, usłyszawszy to, mówili: Ten Eliasza woła! I zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, napełnił octem, włożył na trzcinę i dał mu pić. A inni mówili: Poczekaj, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie, aby go wyratować. Ale Jezus znów zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu, i ziemia się zatrzęsła, i skały popękały. Tym, co widzimy w tej sytuacji, jest miłość w działaniu. I o to właśnie chodzi. Miłość nie jest jedynie czymś, o czym wiemy, nie jest też czymś, co posiadamy lub nie. Jest ona bowiem również czasownikiem, słowem obrazującym działanie. Miłowanie jest czymś, co robimy za sprawą naszego aktywnego działania. Jezus pokochał nas, okazał tę miłość do nas przez to, że cierpiał i umarł za nas na krzyżu. Pytanie brzmi: Co ty i ja z tym zrobimy? Kiedy patrzymy na granice, jakie wyznaczamy, bądź jakich nie wyznaczamy w naszym życiu, pytanie brzmi: Jakie granice powinienem postawić mojej miłości do innych ludzi? Jeśli chodzi o mnie, sprawa jest tak prosta, jak 2 plus 2 to 4, bo odpowiedź pochodzi z krzyża. Jezus prosił o odpowiedź na to pytanie, mnie i Ciebie, tu i teraz. A Jego odpowiedź brzmi: nie ma granic, żadnych granic. Nie stawiaj swojej miłości żadnych granic. To nie jest żadne milczące założenie ani narzucone przeze mnie odczytanie tego tekstu. To jest coś, co Jezus w istocie sam do nas mówi, Jego własne słowa. Nowe przykazanie daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja Was umiłowałem, abyście się i Wy wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. W taki sposób, jak ja kocham Ciebie, bez granic, bez limitów, bez zatrzymywania czegokolwiek dla siebie, nie dla mojej wygody, nie dla poprawy samopoczucia, nie dla mojego ciała, nie dla mojej reputacji, a nawet dla mojego życia. W ten właśnie sposób kochajcie jedni drugich, jak ja umiłowałem was. Jeśli pomyśleć o tym, przez co przeszedł Jezus. Jest to wielkie wyzwanie. To oznacza przebaczenie swoim wrogom, zanim o to poproszą i zasłużą na przebaczenie. To oznacza powstrzymywanie swojego języka nawet wówczas, kiedy ludzie obrzucają cię wszelkiego rodzaju obelgami czy fałszywymi oskarżeniami. To oznacza nieobwinianie innych, na przykład przyjaciół, kiedy cię porzucają. To jest ten rodzaj miłości, do którego wzywa Cię Jezus. Kiedy mówimy o ustanawianiu granic, dobrych granic, słusznych granic, zbożnych granic, bez wątpienia myślimy o budowaniu barier, niewielkich linii podziału. W porządku, potrzebujemy to robić, potrzebujemy chronić swoje serca i swoje umysły i swoje zasoby. Rzeczywiście, musimy ustanawiać pewne właściwe granice w naszych relacjach z innymi. Ale to wszystko sprowadza się do tego, że dzięki temu możemy uczciwie, mądrze, odważnie i z mocą ofiarowywać naszą miłość obficie, bez ograniczeń, bez względu na to, ile to kosztuje. Znakiem naśladowcy Jezusa, tak zwanego chrześcijanina, nie jest nalepka na zderzaku: Jezus Cię kocha. Znakiem rozpoznawczym ucznia Jezusa jest ofiarowana miłość, która wylewa się na świat. Teraz myślisz, być może, Bernie, czy chcesz powiedzieć, że Jezus mnie wzywa, żebym stał się słomianką dla każdego, kto chce wytrzeć o nią buty? Nie. Absolutnie nie o tym mówię. Wycieraczka jest używana i zużywana. Wycieraczka nie ma żadnego wyboru odnośnie do tego, kto czyści sobie na niej buty. Nie mówiąc o tym, że Jezus żadną wycieraczką nie był. Jezus oddał swoje życie świadomie. On cierpiał dobrowolnie, nie z powodu słabości, ale z niesamowitą siłą, odwagą i determinacją. Nie miałby żadnej z tych cech, gdyby nie wyznaczał granic, gdyby nie ignorował opinii publicznej i tych, którzy zawsze są przeciw. Ale kiedy posiadał wszystkie te cechy, wylał swoją miłość bez żadnych ograniczeń, na krzyżu. Co chcę przez to powiedzieć? Tyle tylko, że kiedy chodzi o sprawę miłości, Jezus wzywa cię, żebyś był taki jak on. Nowe przykazanie daję Wam. Abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja was umiłowałem, abyście się i Wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. W istocie jest to szczególne powołanie, ponieważ będzie bolesne. Będzie oznaczało odrzucenie, a także ból, stratę. Ponieważ jednak On Pierwszy zrobił to dla nas, wzywa nas teraz, abyśmy zrobili to dla Niego. Ponieważ dziś, tu i teraz, ty i ja jesteśmy rękami, stopami, a także ustami i sercem Jezusa. Ponieważ dziś, tu i teraz są wokół nas niezliczone rzesze ludzi, którzy rozpaczliwie, z utęsknieniem wypatrują czegoś, czego nie znają ani nie rozumieją miłości Boga okazanej w Jezusie Chrystusie. I po to, aby zanieść im tę miłość, Jezus wzywa Cię, abyś ich pokochał miłością bez granic i bez limitów. Bez względu na to, ile będzie cię to kosztowało.